Cześć. Z tej strony Rafał. Dzisiaj pokażę Wam, co ostatnio kupiłem sobie do mojej kolekcji klocków Lego. Zapraszam. Moi drodzy, przechodząc ostatnio koło jednego ze sklepów, a w zasadzie to dwóch, zobaczyłem, że mają dostawę minifigurek, więc postanowiłem kupić sobie dwie. No i jak myślicie, co też wylosowałem? Jak zwykle policjanta, słuchajcie, pomimo że jest jeden na całe opakowanie zbiorcze, no to jakoś dziwnym trafem ciągle mam szczęście, a może i nieszczęście, że trafiają mi się właśnie te minifigurki, więc kolejny policjant z serii 71021, impreza urodzinowa, trafia do mojej kolekcji. No i słuchajcie, otworzymy następną saszetkę i pewnie domyślacie się, co w niej mam, bo właśnie jest to kolejny policjant, więc śpieszcie się, bo niedługo wszystkie minifigurki właśnie przedstawiające policjanta trafią do mojej kolekcji i nie starczy dla innych, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to śpieszyć się z zakupem. Słuchajcie, kupiłem też zestaw 10692, kreatywne klocki Lego. Zestaw z linii Lego Classic liczy 221 elementów. Mamy tutaj różnokolorowe klocki podstawowe, jak również jakieś drzwi, okna, płytka konstrukcyjna. Nie miałem jeszcze tego zestawu, więc postanowiłem, że poszerzy on kolekcję moich klocków Lego. Słuchajcie, z nowej licencji Lego City Arctica kupiłem najmniejszy secik o numerze katalogowym 60190. Tytuł tego zestawu to Arktyczny Ślizgacz i liczy 50 elementów. Nie podoba mi się za bardzo ta seria, ale stwierdziłem, że jeden, może dwa zestawiki z tej serii będę miał. No jest to ten najmniejszy, a drugi, który kupię, to prawdopodobnie Lego City, które można połączyć z zestawem Lego Boost. I słuchajcie, ze starszych rzeczy kupiłem sobie secik na licencji Angry Birds 75822. Tytuł zestawu to Atak samolotem świnek. Zestaw liczy 168 elementów. Tu możecie zobaczyć cenę, aczkolwiek ja zapłaciłem, moi drodzy, mniej za ten zestawik, bo akurat udało mi się go kupić na wyprzedaży. Mamy tutaj dwie świnki, czerwoną i zieloną, oraz samolot i wyrzutnie. I świnki pewnie znajdą miejsce w mojej nowej makiecie, którą chcę sobie zbudować. Kolejnym zestawem, który kupiłem, to również zestaw na licencji Angry Birds, numer katalogowy 75823. Tytuł zestawu to Kradzież jaj na ptasiej wyspie. Mamy tutaj motor, drzewo z gniazdem dla tego kurczaka i dwie świnki również, czerwona i zielona, jakiś drogowskaz. Swoją drogą ciekawe, czy tutaj to są naklejki, baloniki, jajeczka. No i tutaj w takim różowym kolorze liście. Dość ciekawy secik i bardzo fajne elementy. No i też trafi on na moją makietę. Trzeci zestaw, który kupiłem, również na licencji Angry Birds Movie, to demolka w Peak City. Dość duży zestaw z taką kolejką, na której tutaj widzicie na parasolu jedna ze świnek jedzie w dół. Jest również jakiś tor przeszkód dla naszych świnek. I tu już znajdziemy cztery postacie. Dwie świnki zielone, czerwonego i Stellę różową. Są tu jakieś ciekawe elementy. No, parasolka jest dość fajna. Tutaj funkcja zabawowa. Możemy opuszczać ten kamienny głaz na pudło z dynamitami. Tu też
prawdopodobnie naklejeczka, no ale to okaże się przy budowaniu. No i również mamy wyrzutnię, fajnie tutaj wykonany ten telefonik. Zobaczmy sobie tył pudełka, co on nam przedstawia. No tutaj pokazuje nam Lego funkcje zabawowe, jak działa wyrzutnia i jak działa ta zjeżdżalnia dla naszej zielonej świni. Moi drodzy, z nowych secik kupiłem też zestaw 60202. Są to niesamowite przygody. Zestaw liczy 164 elementy. Znajdziemy w nim 14 minifigurek, nową figurkę orła i figurkę niemowlaka. Z nowych rzeczy to, co tutaj się znajduje, no to słuchajcie, to nosidełko dla niemowlaka jest nowym klockiem. Jeżeli chodzi o rower górski, nie wiem, czy wcześniej on już był w jakimś zestawie, więc chyba tutaj jest pokazany pierwszy raz. No oczywiście orzeł, no i tutaj chyba ta fryzura tej kobiety to również nowy element, ale mogę się mylić. No i oczywiście to, co tutaj głównie rzuca się nam w oczy, to namiot również jest nowym elementem. Mamy tutaj taką mini skałkę, całą rodzinę, telefon, selfie stick, jakąś kuchenkę i ponton oraz informację, że łódź naprawdę pływa. Kolejny zestaw z minifigurkami. No i chyba utrzymał on swoją cenę, bo kosztuje bodajże 179 zł i 99 groszy, więc jak na 14 minifigurek to cena jest opłacalna. Oczywiście pokazane, że wszystkie figurki możemy sobie w dowolny sposób miksować i tworzyć inne alternatywne wyglądy tych minifigurek. I to, na co od dawna czekałem, to zestaw 60204, czyli Szpital Lego City. Zestawik liczy 861 elementów. Mamy tutaj, moi drodzy, trzypiętrowy szpital Lego City, karetkę pogotowia i śmigłowiec, więc pewnie niedługo pojawi się on u mnie na kanale. I to, czego nie widziałem na wcześniejszych zdjęciach, czy jak go oglądałem w Legolandzie w Danii, no to zobaczcie tutaj chyba nowy element, klocek, który imituje gips na ręce minifigurki. Prawdopodobnie tutaj na górze jest jakaś sala rentgenowska albo sala operacyjna, sądząc po tej lampie na górze. Na pierwszym piętrze mamy właśnie pokój rentgenowski, no i tutaj mamy ten świecący klocek, gdzie na ścianie będzie nam odbijał, w cudzysłowie oczywiście, prześwietlenie minifigurkowego ciała. Na parterze znajdziemy mini sklepik dla odwiedzających chorych w szpitalu. Tu mamy wejście dla pacjentów przywożonych karetką pogotowia. Od przodu oczywiście jest wejście przesuwne dla pacjentów. No tutaj też mamy minifigurkę na wózku inwalidzkim. Wspomniany już pokój rentgenowski. Jest również okulista. No i ten tutaj pokój operacyjny, czy pokój zabiegowy. Parter, bardzo fajny zestawik. No i jak go zbuduję, to oczywiście porównam go ze szpitalem, który mogliście już około miesiąca temu zobaczyć u mnie na kanale, który właśnie budowałem, patrząc tylko na dostępne zdjęcia na internecie. Moi drodzy, tak prezentują się moje dzisiejsze zakupy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeżeli filmik się podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę. No i jeżeli chcecie być na bieżąco i wiedzieć, co akurat dzieje się na moim kanale, to zachęcam do zasubskrybowania i oczywiście do kliknięcia w dzwoneczek, żeby nie ominęło Was żadne powiadomienie. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, cześć!